na sławę, naprawdę. Zresztą w ogóle wszystkie elewacje to są tak zaniedbane, wie pan. Ten narożny budynek, to co to jest, panie Stasiu? Tadeusz. To jest budynek mieszkalny. Panie Tadeuszu. Budynek mieszkalny, normalnie. No i teraz burmistrz zrobili coś takiego, że bo to zostało wykupione, prawda? Tak. Jako własnościowe mieszkania. I w związku z tym, zamiast do konserwatora zabytków uderzyć trochę gdzieś tam unijnych pieniędzy, no to jest ewenement, prawda? I proszę pan, to nie. Mają to odrestaurować mieszkańcy Paczkowa. No to jest, wie pan, no, absurd po prostu, no. To tylko w Paczkowie ten. No i powiem tutaj stojąc, że no to już pan tam przekazał, 1254 rok. Paczków okalające mury, długość 1850 metrów w koło całego miasteczka, są z XIV wieku. Drugie miasto w Europie, które też ma z XIV wieku, jest Carcassonne, które leży nad Morzem Śródziemnym we Francji. I te dwa miasta ze sobą współpracują, prawda? Wymiana turystyczna i no, tego typu sprawy. No, także, no a Carcassonne leży nad Morzem Śródziemnym we Francji, mając rodzinę we Francji, odwiedziłem to. Ale to jest, no powiem w ten sposób, niebo a ziemia. Wszystkie mury okalające są na noc podświetlane. I co 50, co 100 metrów kafejka, ludzie balują wieczorami, prawda? No nie to co u nas. U nas dopiero w tym roku założono podświetlanie, prawda? Mm.